Czy bohater książek Marka Krajewskiego chciałby jadać w restauracji MOK? Tego nigdy się nie dowiemy, choć mam pewne wątpliwości. MOK to nowe miejsce inspirowane książkami najpopularniejszego z wrocławskich autorów i sam pomysł wydaje się być strzałem w dziesiątkę. W przestronnych wnętrzach pojawia się sporo drewna i zieleni, a także malunków związanych z Wrocławiem. Szkoda, że poza samą nazwą opowiadana tu historia niespecjalnie nawiązuje do książkowego bohatera. Co z jedzeniem? Może nie jest to gastronomiczny kryminał, ale na poszczególnych talerzach rozgrywa się niespecjalnie ciekawe opowiadanie. Twarda rolada wołowa, niedoprawiony tatar, smutny jesiotr w towarzystwie soczewicy, no i pierogi z bryndzą. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwą bryndzą. Grube ciasto, ponownie niedoprawiony farsz, smutek. Najlepiej wypada żurek, ale on nie jest w stanie naprawić kolejnych aktów tego dramatu. Książki Krajewskiego należą do moich ulubionych, a rzeczony MOK od pierwszej części kryminalnych powieści dał się poznać jako smakosz i wielbiciel dobrego jedzenia. Restauracja MOK prawdopodobnie nie byłaby jego ulubioną w Breslau.